Dzień dobry moi drodzy, a w zasadzie to dobry wieczór. Ja już za kilka godzin, a wy za kilka minut razem ze mną będziecie w nowym kraju, ale zanim polecimy, chcę wam kilka zdań powiedzieć, ponieważ pod poprzednim filmem zgadywaliście, gdzie się wybieram. Dużo osób trafiło, ale było bardzo dużo postów o tym, że pewnie lecę do USA albo do Kanady, do Meksyku, a być może do Kolumbii, nie możecie się doczekać. Otóż moi drodzy, moim celem na tę podróż, która będzie trwała, nie wiem ile, może 5, może 7 miesięcy, jest to, żeby wszystko było nowe, dlatego że w moim życiu było ostatnio dosyć dużo powrotów. Był powrót do Meksyku, powrót do Stanów Zjednoczonych, powrót do Turcji. Nawet jakbym teraz poleciał do Kolumbii, czy gdziekolwiek w Ameryce Południowej, to czułbym, że jest to powrót, dlatego że byłby to powrót do kultury, którą w jakimś tam stopniu już poznałem. Dlatego też zdecydowanie ten wyjazd będzie pod hasłem idzie nowe, co wiąże się z dosyć dużą dozą stresu, dlatego że po pierwsze jest to wyjazd dosyć spontaniczny. Jeszcze tydzień temu nie wiedziałem, że pojadę w tym kierunku, a po drugie tego kraju, w sumie pewnie już wiecie jakiego, bo napisałem w tytule, a jak nie napisałem to się dowiecie teraz, zawsze się bałem Indii. Nie wiem dlaczego, ale zawsze ten kraj wywoływał u mnie jakąś taką niezdrową ekscytację i stres, powiedziałbym, takie delikatne również przerażenie. I ostatnio jak zacząłem mówić ludziom, że chyba się będę wybierał w tamtym kierunku, to dużo osób, w sumie to chyba każdy powiedział mi tak, a słuchaj, bo ja mam takiego znajomego, który był mega zajarany Indiami i chciał lecieć na 2 miesiące i wrócił po tygodniu, bo nie wytrzymał tego. Rozmawiałem również z podróżnikami i zdecydowana większość, jak usłyszała, że chcę tam jechać na około 2 miesięcy, powiedzieli mi takie, wiesz co, Kesia, to tak, no licz się z tym, że może po 3, może po 4 albo po 2 tygodniach jednak będziesz rozważał wyjazd do innego kraju. Oczywiście było kilka osób, które powiedziało mi, że na pewno się zakocham, będzie super, ale zdecydowanie była to mniejsza część ankietowanych. O samych Indiach wiem tyle, że widziałem kiedyś jakieś fragmenty filmu z Bollywoodu, a oprócz tego byłem 2 razy w hinduskiej knajpie w Warszawie. No i cóż, takie podejście do tematu może mieć wiele minusów, ale wydaje mi się, że ma też sporo plusów, bo razem z wami będę poznawał kulturę, historię i obyczaje tego kraju. Sam wyjazd wywołuje u mnie stres i taką ekscytację i wydaje mi się, że doskonałym świadectwem tego, że jestem dzisiaj zestresowany jest to, że jakby siadłem z autobusu na lotnisku, to po prostu wziąłem o ten plecak i poszedłem na lotnisko i dopiero jak było skanowanie bagażu, połapałem się, że nie mam ze sobą dużego plecaka, więc pobiegłem oczywiście z powrotem tam, gdzie mnie wysadził autobus. Autobusu już nie było, ale jakiś przezorny pan Turek domyślił się pewnie, że ktoś zapomniał i po prostu rzucił mój bagaż na chodnik, więc mogłem sobie go stamtąd odebrać, pomimo tego, że mojego autobusu już nie było. Wygląda na to, że ci wszyscy ludzie pakują się do mojego samolotu. Gate jest zamknięty przez jeszcze jakieś obstałem 20-30 minut, do odlotu jest ponad godzina, a tutaj ta kolejka ustawiła się już jakieś dobre 20 minut temu. Lecimy właśnie nad Iranem. Za oknem widzicie prawdopodobnie światła miejscowości Tabriz. Miejscowości, w której miałem właśnie oryginalnie lądować, no ale jak dobrze wiecie, plany się zmieniły. Oto moi drodzy, dzień dobry z Indii. Jeżeli chodzi o sam lot, to był naprawdę ciekawy. Na początku, zanim jeszcze wyruszyliśmy, 2 starsze małżeństwa, z czego w jednym z małżeństw facet miał włosy pokolorowane na taki rdzawy kolor. Pokłóciły się o to, kto ma gdzie trzymać bagaże i była wielka awantura w samolocie. Później, jak tylko wystartowaliśmy, ledwo co samolot oderwał się od płyty lotniska i nagle połowie ludzi się przypomniało, że potrzeba im coś wziąć ze swoich bagaży, więc po prostu była wielka awantura. Te biedne stewardessy już naprawdę krzyczały do tych głośników, że proszę ugrzecznie zapiąć pasy. Ludzie sobie kompletnie nic z tego nie robili. Jeżeli chodzi o sam lot, to trwało jakieś 6-7 godzin. Niestety nie zmrużyłem oka, bo był to dosyć mały samolot. Były turbulencje co chwilę, więc no niestety nie pospałem. I co? Wiem. I jeszcze jak tylko wylądowaliśmy, to dzieciak, który siedział obok mnie, się zżygał. Więc jak to mawiają, so far so good. Co prawda jak lądowałem, za oknem było nadal ciemno, ale podejrzewam, że jak wyjdę z lotniska, to już dzień się w pełni rozpocznie. Ale tłumy. No to dzień dobry w Indiach, 2 godziny później. Tyle właśnie trwało przejście całej migracji, dantejskie sceny tam się działy. Była ogromna kolejka do jednego gościa z emigracji, on po prostu nagle wstał i powiedział, dobra, ja wrócę za minutę, wrócił 15 minut później. Generalnie śmiesznie. Jak widzicie, słonko już wstało. Ja tutaj spotkałem grupę 12-osobową.
od nas z kraju i okazało się, że mieszkamy obok siebie, więc pakuję się z nimi do metra. Jak na razie to powiem wam, że wygląda to całkiem czysto. Bardzo podobnie, nie wiem, nawet designersko jak dworzec centralny w Warszawie. Więc no, jak na razie to nie jest to, czego się spodziewałem po Indiach. Zobaczymy później. No i zobaczcie, metro się zatrzymuje tam, gdzie ma się zatrzymać, żeby się drzwi otworzyły, normalnie jak w jakiejś Wielkiej Brytanii. Jak na razie, pierwsze 2 godziny w Indiach i oprócz tego, że ludzie tutaj lubią na siebie krzyczeć i się kłócić, to ani żadnych nieprzyjemnych zapachów, ani nic. Spoko. Czy wy widzicie, jaka tu jest słaba widoczność? Te budynki przede mną, ja już widzę, że one są takie trochę zasmołkowane, że też się tak wyrażę. Naprawdę masakrycznie to wygląda. Bawcie się dobrze, narka. Ekipa z Polski ucieka, pozdro. Tutaj na stacji, a ja jeszcze jedną stację mam do przejechania. No, nie wypuszczają za bardzo ludzi wysiadających. Hello, hello. Ej, kurde, naprawdę, jak na razie ładnie tutaj pachnie, jest czysto. Zobaczymy, co się stanie, jak wyjdziemy na powierzchnię, ale jak na ten moment, to bardzo pozytywnie. Nie wiem, o co chodzi, ale dziwnie to wygląda. No, a tutaj mamy panów wojskowych, co sobie z karabinami jakoś podejrzaną teczką łażą. No to najwyższy czas na pierwsze wyjście na ulicę w Delhi. O kurde, ale tu jest chaos, ja pierdolę. New Delhi inside. Thank you. Inside. Wow. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tuktuki, chaos, wszyscy trąbią. Nieźle. Albo mi się wydaje, albo tutaj obowiązuje lewostronny ruch pieszych, bo widzę, że każdy, kto idzie w tą stronę, co ja, trzyma się lewej. Ciekawe. Ej, zobaczcie, i schody to samo. Po lewej stronie jedzie się w dół. Śmiesznie. Widziałem przed chwilą policjanta, który szedł z taką drewnianą pałką. Ja te drewniane pałki kojarzę z tego, że na YouTubie zawsze jak ktoś tam im podpadnie, to podchodzą i tłuką tych ludzi tymi pałami. Wow, ale tu jest chaos. Oj, już się zaczyna robić ciekawie. Hello, hello. Dobra, teraz muszę znaleźć swój hostel. Przyjechało wojsko, właśnie gwiżdże na wszystkich, którzy tutaj spali. Do mnie już podeszło 2 ziomków i powiedziało, że tam, gdzie idę, czyli ten hostel, to jest jakaś kwarantanna i że ja tam nie mogę wejść bez pozwolenia, więc już próbowali mnie oszukać. Ale spoko, jak gdyby spodziewałem się tego. Niestety na pomoc tutaj niczyją nie mogę za bardzo liczyć w tym zakresie, więc muszę znaleźć drogę na własną rękę. Skurczybyki, jak na razie każdy mnie kręci tak, żebym nie trafił tam, gdzie dotrzeć chcę i namawiają później mnie na tuktuka, ale dobra, ja się nie dam. Ja znajdę tą miejscówkę. Jak na razie wszystko wygląda tak. Zobaczcie w ogóle tamtego pana, jak idzie z torbą na głowie. Naprawdę niesamowite. Więc muszę się cofnąć. I'm okay, thank you. I want to cross the street. Walk. This overbridge? Yes. And? Aha, yes. Okay. Okay, thank you very much. Wygląda to, że to był pierwszy ziomek, który mi szczerze powiedział, jak mam tam dojść. Zaraz się przekonamy. Ale jest upał. Hello, thank you, thank you. Tutaj mamy peron. O, zobaczcie tego gościa. Halo, telefon, o. Przechodzę teraz właśnie nad peronami, nad pociągami. Też z pewnością na pewnym etapie czeka mnie podróż tym środkiem transportu. Jeszcze odnośnie tego ruchu pieszych, to mam taką rozpinę, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale no, Indie to jest kolonia brytyjska, tak? A w Wielkiej Brytanii jest ruch lewostronny samochodowy, ale pieszych jest prawostronny.
W Australii jest ruch lewostronny samochodowy i pieszych też jest lewostronny. I w Indiach też są dwa lewostronne, czyli kolonia brytyjska, ale mają zasady ruchu inne niż w Wielkiej Brytanii. Albo gadam głupoty, ale wydaje mi się, że w UK właśnie się chodzi tak jak u nas. Albo i nie. W sumie nie wiem. Nie spałem, nieprzytomny jestem. Dobra, wygląda na to, że udało mi się wydostać. Jak już wyjdę na tą główną ulicę i skręcę w prawo, to powinienem dotrzeć w okolice swojego hostelu. Ciekaw jestem bardzo, czy pozwolą mi się zameldować przed 9, no bo niby zameldowanie jest od 12, ale może się uda. Jak na razie, powiem wam, jest naprawdę ciekawie. Czekajcie, jak ja mam tędy przejść. Ale ani nie doświadczyłem jakichś bardzo złych zapachów w tym momencie, ani nikt mnie jakoś znacząco nie napastował. Nikt do mnie nie zagaduje, tylko ci, co tam nie chcieli jakoś delikatnie oszukać. Tutaj mamy jedzenie. Zobaczcie, nie wiem co to jest, ale na pewno się na jakimś etapie przekonamy. Hello, hello. Tutaj coś się wydarzyło, nie zwróciłem uwagi co. Podejrzewam, że nadchodzące dni w tym mieście mogą być naprawdę ciekawe. O, tutaj sobie pan na konsiole jeździ, a nawet na dwóch. Gdzie ja do cholery jasnej ten hostel wziąłem? Naprawdę, masakra. Hello! No dobra, więc sytuacja wygląda następująco. Do pokoju nie mogę się wbić aż do godziny 12. Chciałem wykupić jakiś dorm na te kilka godzin, żeby się przekimać. Ale ziomek powiedział, że są dosłownie full i nie ma opcji, żeby mi coś teraz wynają na kilka godzin. I powiedział, że mogę tutaj się na dole położyć, bo jest cicho i spokojnie. Więc to jest właśnie cicho i spokojnie w wersji hinduskiej. No i co, no nie mam za bardzo wyboru. Telefon mi pada, sam jestem padnięty, więc po prostu zaraz się tutaj położę i co, i widzimy się, jak już ogarnę pokój. Wyobraźcie sobie, jak bardzo musiałem być zmęczony, bo przespałem w takich warunkach 2,5 godziny. Podejmuję kolejną próbę zalogowania się do hostelu. I tutaj zobaczcie, mamy, nie wiem, jakiś może generator dieslowy czy coś, bo tutaj coś gadają o benzynie. A tutaj mamy środki bezpieczeństwa. Piasek do gaszenia pożaru. Siema, siema. Jestem już w swoim pokoju hostelowym, prywatnym. Tak zaszalałem. Musiałem odespać te ostatnie dwie nieprzespane nocki, więc jest już po godzinie 15, ale tak to jest, jak się człowiek za bardzo ekscytuje podróżą i nie może spać. Więc tak wygląda właśnie mój prywatny pokój. Dormy kosztowały chyba około 40 zł, ten kosztował 120. Klima to jest ściema, nie działa, są te wiatraki. Chociaż ten tutaj, to nie wiem jak długo pobędzie, bo dosyć mocno się majta na lewo i na prawo. Sam pokój wygląda całkiem ładnie, schludnie, czysto i w ogóle. Tak wygląda łazienka. Nie za bardzo wiem, co tutaj to robi, ale generalnie jest ok. Woda była nawet w miarę ciepła. No trochę paskudne, no ale co zrobić. Najwyższy czas iść ogarnąć kartę SIM i inne takie tam... O, co jest? A, bo ja tutaj jeszcze zamknąłem. I inne takie tam duperele. No i tak właśnie wygląda ulica przed hostelem. Where are we going? Okay, okay, let's go. You go with me? Yes? Okay. Pan z hostelu powiedział, że im pomoże ogarnąć kartę SIM, więc ciśniemy. W ogóle zobaczcie, co mi wcześniej wyskoczyło na telefonie, żebym sobie wybrał jeden z lokalnych języków. Niesamowite. Close your eye. On. Robią mi właśnie zdjęcia do weryfikacji karty SIM. Hey!
Czekam właśnie na rejestrację. Hello, hello. Tej karty SIM ma to jeszcze potrwać podobno z 20 minut i powiem wam, że teraz jak się przespałem, to jestem naprawdę bardzo tym wszystkim podekscytowany. A jak się obudziłem w ogóle, to przez chwilę mi się wydawało, że to jest sens, że ja sobie pojechałem do Indii. I jak na razie to każdy, kogo spotkałem, bo oprócz tej grupy Polaków spotkałem na lotnisku, spotkałem jeszcze dwie czy trzy osoby z Polski, z czego dwie mieszkały tutaj, to każdy im mówi, żebym uważał, bo wszyscy będą mnie tu próbowali po prostu oszukać. I to jest takie właśnie moje pierwsze stereotypowe wrażenie o Indiach, jakie mam w swojej głowie. Oprócz tego to taka klasyka, czyli że brud, że śmierdzi i w ogóle. Więc cieszę się, że będę miał okazję przekonać się o tym wszystkim na własnej skórze i zobaczymy, co jest tymi krzywdzącymi stereotypami, a co ma miejsce tutaj naprawdę. Tego, czego jestem pewny jak na razie, to tego, że jest tu na pewno cholernie głośno. Tutaj, jak widzicie, chłopaki mają posągi hinduskich bóstw. Zaraz pewnie je będą ściągali z tej paki. Thank you. Bye bye. Dobra, aktywacja tej całej karty SIM trwała prawie godzinę. Kurde, co tu się odpierdziela. W każdym razie kartę SIM mam już aktywowaną. Idę do hostelu dowiedzieć się, co tu jest ciekawego do zobaczenia i do zjedzenia, bo nic nie jadłem od 24 godzin. Przez chwilę byłem troszeczkę zmartwiony tym. Hello, hello. Przez chwilę byłem trochę zmartwiony tym, że to wszystko zajmuje tyle czasu, ale dzisiaj lecąc samolotem tak sobie uświadomiłem i nagle dostałem takiego wyrzutu pozytywnej energii, ponieważ mi się nigdzie cholera nie spieszy. To nie jest tak, że ja mam wynajęty samochód, który muszę oddać za kilka dni. To nie jest tak, że ja, nie wiem, mam lot za tydzień do innego miasta. Po prostu ile tu będę siedział, tyle będę siedział. Jak mi się znudzi, to pojadę dalej. Naprawdę jest to przepiękne uczucie, którego dawno nie miałem. Tak dawno, że wydaje mi się, że ostatnio miałem je podczas podróży po Meksyku, czyli początek 2021 roku. Yes, we can take picture together. Hello. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Przysięgam wam, że każdy, kto do mnie tutaj podchodzi, mówi: uważaj na kamerę, uważaj na aparat, wszyscy będą próbowali cię oszukać i wszyscy będą próbowali cię okraść. Więc zaczynam się poważnie zastanawiać, czy to być może nie jest tak, że tutaj są tak wszyscy przewrażliwieni na punkcie tego, żeby mnie nikt nie oszukał i nie okradł, że tutaj nie ma komu oszukiwać i komu kraść, bo wszyscy po prostu mnie informują, żebym na to uważał. Ale generalnie, jak widzicie, jest tutaj na ulicach naprawdę syf, naprawdę chaos. Cieszę się, że jestem znowu w podróży. Chaos kablowy, zupełnie jak w Azji Południowo-Wschodniej. Nie ma co się dziwić, jest taniej i łatwiej puścić kabel górą, jak się popsuje, to po prostu go wymienić, niż kopać gdzieś jakieś tunele dla tych wszystkich kabli. Ale wygląda to naprawdę niesamowicie, taka ogromna pajęczyna. This one. Okay, my friends, bye bye, see you later. Mamy tutaj bardzo dużo lokali z żarciem. Ja jeszcze nie jestem za bardzo gotowy na jedzenie street foodu, więc postaram się znaleźć coś takiego trochę pewniejszego. Aczkolwiek muszę przyznać, że nawet przyjemnie... Hello, hello! Że nawet przyjemnie to wszystko pachnie. I jeszcze tak odnośnie tej karty SIM, to wyszła ona 750 rupii, czyli około 45 zł. No i tak jak widzieliście, mam tylko 1,5 GB dziennie, ale jeżeli będę miał taką potrzebę, to mogę sobie tam za jakieś 100 rupii mniej więcej dokupić chyba 5 giga, więc jak awaryjnie trzeba będzie wrzucić vloga z telefonu, to powinno być bez większych problemów. Czego to się nie uda przewieźć na skuterze? Podobno bardzo dobra knajpa. Zaraz będę jadł. Tak wygląda lokal. Jako, że jestem sam, to dosyć szybko mnie wpuścili. Mamy pana, który trzyma listę. Mamy pana odźwiernego. W hostelu było to samo, że był specjalny gościu od zanoszenia bagaży na górę. Coś, czego w sumie nigdy wcześniej nie widziałem. Czegoś takiego, żeby ktoś w hostelu bagaże nosił. Tak wygląda menu. 100 rupii to jakieś 6 zł. Poprosiłem kelnera, żeby sam mi wybrał. Wybrał butter roast masala dosai. Zobaczymy, co to będzie, ale zdecydowanie obrazki by się tu przydały, bo nie wiem jak wam, ale mi naprawdę żadna z tych nazw nie mówi kompletnie nic.
Tak więc przyszło właśnie mi to, co zamówiłem. I wygląda to na taki ogromny, pusty placek, który się po prostu macza w tych rzeczach. Ciekawe, czy się tym najem, bo nie wygląda jak coś, czy miałbym się nażreć, ale zobaczymy. Przepraszam, oszukałem was, nie jest pusty. Jest tutaj coś w środku. I te sosy też są spoko, ale słuchajcie, naprawdę nie jadłem ponad dobę, więc skupię się na jedzeniu. I postanowiłem nie podchodzić do tematu ambitnie, nie będę pił tej wody, tylko zamówiłem taką butelkowaną. Całość razem z wodą wyszła 300, czyli 18 zł. Thank you very much. Kurde, niesamowite jak szybko zrobiło się ciemno. Jest ledwo co po godzinie 18, a tutaj już środek nocy. Z tego co wiem, to jakieś 20 minut w tamtą stronę jest świątynia warta zobaczenia, więc ciśniemy. Jestem już pod tą Gurudwarą. Jak widzicie, wszyscy ludzie, którzy wchodzą, są na bosaka. Niektórzy przechodzą przez wodę, niektórzy nie. Tutaj mamy miejsce, żeby, jak widzicie, dom dla butów. No i tutaj informacja, że trzeba również zdjąć skarpety. Grzybica welcome tu, no ale co zrobić. Myślałem, że mnie to ominie, ale okazuje się, że wszyscy muszą tutaj moczyć stopy, więc no nie ma wyboru. O, jakie to jest brudne. Zero przyjemności. No to moi drodzy, oficjalnie jesteśmy na terenie pierwszej odwiedzonej przeze mnie w życiu Gurudwary. Gurudwara to jest po prostu określenie na... Aż muzyka przestała grać. To jest określenie na świątynię sikhijską. A sikhami, moi drodzy, są wyznawcy sikhizmu, czyli religii powstałej w Indiach w XV wieku. I tak jak mi się kojarzyli sikhowie, to tyle co o nich wiem, to to, że noszą turbany, tak jak o tamten pan teraz idzie dywanem w takim żółtym turbanie, to właśnie z tym mi się całe życie kojarzyli sikhowie. O, tutaj macie kolejnego pana z turbanem i jak widzicie, wszyscy mają zasłonięte głowy i ja również dostałem informację, że nie mogę mieć założonej czapki, tylko muszę sobie nałożyć taką bandanę na głowę i to niezależnie czy kobiety czy faceci, wszyscy muszą mieć zakryte głowy. Okazało się, że nie mogę wejść do środka bez przewodnika. Pan w niebieskim turbanie to nasz przewodnik. Dołączyłem po prostu na chwilę do wykładu o tym, czym jest sikhizm. No i teraz wbijam do środka. Weszliśmy na chwilę do środka, do Gurudwary z przewodnikiem i ta muzyka, którą wcześniej słyszałem, to nie była żadna muzyka puszczona gdzieś z playbacku, tylko naprawdę na samym środku Gurudwary siedziało trzech mężczyzn, grało na instrumentach i czytało, czy też śpiewało świętą księgę sikhów. Temat generalnie jest naprawdę bardzo skomplikowany. Jak sobie przeczytacie na Wikipedii, to dowiecie się, że to jest synkretyzm religijny, religii hinduistycznych i islamu. Pan od razu powiedział, żeby tak nie mówić, bo to nie jest prawda. Więc zdecydowanie ciężko byłoby mi się teraz wypowiadać na temat tej religii po tym, jak zobaczyłem pierwszą gurudwarę w swoim życiu. Swoją drogą jest jedna gurudwara w Warszawie. To też przed chwilą sobie to wygooglowałem. I jeszcze taka ciekawostka, ta druga część gurudwary, która swoją drogą przypominała mi trochę meczet. Tak po lewej, po prawej był taki ogromny dywan. Architektonicznie przypominało mi to meczet. No i na środku był taki złoty ołtarz, na którym siedziało tych trzech gości. Natomiast dalsza część, no to była między innymi taka kuchnia dla społeczności, ponieważ sikhowie właśnie pomagają bardzo dużo osobom o niższym statusie materialnym i każdy, dosłownie każdy może do takiej gurudwary przyjść na śniadanie, obiad, kolację. Zawsze znajdzie tutaj jedzenie dla siebie. I jeszcze dowiedziałem się, że oni tutaj przykładają swoją rękę do tego, aby zapewnić ludziom dostęp do taniej opieki medycznej i na przykład rezonans magnetyczny w społeczności sikhów w takiej gurudwarze możecie zrobić za 50 rupi, czyli plus minus 3 zł. Przepraszam za tak powierzchowne wytłumaczenie miejsca, w którym przed chwilą byliśmy, ale tak jak wam mówiłem na początku, ja się tego kraju i tej kultury uczę razem z wami. Chciałem znaleźć jakiś bankomat, a nigdzie tutaj nie ma w okolicy,
więc zaraz będę próbował zamówić Ubera. Jest Uber tuk-tuk, za 70 rupii dojedziemy na miejsce. No niestety ściema od jakichś 4 czy 5 minut nie znalazło tego kierowcy, więc idę z buta. Niestety bardzo częsty widok. Dzieciaki bawiące się na ulicy, tam się suszą ciuchy. Ja podejrzewam, że ci ludzie w jakimś stopniu tutaj właśnie mieszkają na tej ulicy. A tutaj mamy budynek, do którego jest kolejka i patrząc po tym, co jest na górze, obstałem, że to jest miejsce kultu religijnego, bo to mi wygląda na hinduskie bożki. Powiem wam, że moja ekscytacja tym krajem rośnie z minuty na minutę, bo tu wszystko jest nowe. Ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się dzieje. Jestem naprawdę podekscytowany faktem, że najbliższe tygodnie, a być może nawet miesiące, będę miał możliwość to wszystko odkrywać. Wróciłem do roboty. Ryj mi się cieszy. Udało mi się znaleźć bankomat. Nie wiem, chyba 8000 rupii powinno być spoko na start. Jak się wycwanili, widzicie? Tu jest 300 napisane i nie widać, ile rupii miałbym zapłacić za transakcję z Padowa. Nie dam wam tyle hajsu. Tak się nazywa bank, który prowizji nie pobiera, a tak wygląda 8000 indyjskich rupii. Jeszcze ten pod prąd dowalił. Mistrzostwo. Nie wiem kompletnie, gdzie ja jestem, co ja robię i gdzie ja idę, ale dostałem na miarę od Ani, czyli przewodniczki tej grupy, którą spotkałem rano, że idą gdzieś na piwo i żebym wpadł na jedno, więc idę. Ja i tak sobie teraz idę tą ulicą, widzę wszędzie te tuk-tuki, te skutery, nawet te budynki, to powiedziałbym, że klimat takiej Tajlandii, jakiejś takiej troszeczkę mniej rozwiniętej miejscowości w Tajlandii, tylko że ludzie inaczej wyglądają. Chodzę teraz po takich dosyć mocno zatłoczonych ulicach i nie zaczepiła mnie jeszcze ani jedna osoba. Ja nie wiem, czy to zaczepianie białasów, w cudzysłowie mówiąc, nie jest po prostu domeną takich bardzo turystycznych miejsc. Bo tutaj jak ktoś do mnie podejdzie, to powie hello albo się uśmiechnie i skinie głową. A nikt mnie nie zaczepia, nie próbuje nic wcisnąć, nie zadaje mi jakichś dziwnych pytań. Podoba mi się to. Drugim powodem może być to, że naprawdę odkąd wyszedłem z tamtej świątyni, to nie widziałem nikogo, kto mi nie wyglądał na Hindusa. Idę i nagle słyszę dzień dobry. I heard dzień dobry and I was like, how is it possible? My wife. Hello. Dzień dobry, I'm Amit. I'm the spice maker from Delhi. This is my business that you can discover. Beautiful. Also, I am a chef that who has perfect knowledge about spices. Charnoshka, Kojiratke, Gauka Muskatova, Zilone Kardamon, Gorshiki. I know all this because I have been working with Robert Makovic. I'm missing Poland too much because last 5 years I have not been visited in Poland. And this is what makes me always encourage that I have to go to Poland again. Feeling happy when I see the Polish people in Delhi with me. I really love the spices you have. Everything is so colorful. Zobaczcie, jakie fajne, kolorowe te wszystkie przyprawy. Okay, I'm going for a beer. Amit, yes. Thank you very you much. Tomorrow. I'll see you later. Tomorrow we're gonna have really good fun. No i takie rooftop bary osaczone chaosem, to ja szanuję. Ale to jest po prostu potok ludzki tutaj. Niesamowite. Idziemy właśnie do jakiegoś podejrzanego lokalu, który się nazywa Jam Bar. Chciałem wam powiedzieć jedną kwestię, o której dzisiaj myślałem, ale nie zwerbalizowałem tych swoich myśli, że nie każdy mieszkaniec Indii jest Hindusem, dlatego że jeżeli mówimy o kimś, że jest Hindusem, to tak jakbyśmy powiedzieli, że jest chrześcijaninem. A tutaj mamy na przykład wielu muzułmanów, są też chrześcijanie, czyli na mieszkańców Indii, po polsku, poprawnie, nie mówi się Hindusi, tylko Indusi, żeby nie narzucać jak gdyby w nazewnictwie religii. To taka ciekawostka. Idziemy do podejrzanego baru. Bardzo mi przykro, że nie mogłem wam nagrać miejsca, w którym byłem, ale nazwałbym to takim klubem ze striptizem. W sensie, to było tak, że była jedna sala, na jednej ścianie była scena, dookoła były stoliki i
krzesełka, na których siedzieli faceci. No i na tej scenie siedziały kobiety w tych takich sukniach tutaj lokalnych, kolorowych, ogromnych i w ogóle. No i najpierw śpiewało karaoke i ta ekipa, którą my wpadliśmy, to były jedyne kobiety, które tam były na sali, bo reszta to byli faceci. Później tych facetów zaczęło się robić coraz więcej i więcej. Te kobiety przestały śpiewać karaoke i nagle zaczęły tańczyć. Wychodziły pojedyncze z tej sceny, no i tańczyły przy tych stołach, a faceci w nich po prostu rzucali takimi plikami 20 dolarówek, chciałem powiedzieć, 20 rupiówek, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Ale był facet, który zamienia, jak miałeś 5 stówek, to on ci dawał to w dwudziestkach. I tak mi się wydaje, że to była taka induska wersja klubu ze striptizem. W każdym razie dochodzi już godzina 23, ja muszę iść coś zjeść, bo jedyne co dzisiaj jadą to co widzieliście wcześniej, więc spróbuję znaleźć może jakiegoś Subwaya czy coś innego takiego bezpiecznego. I oprócz tego, więcej wam jeszcze chciałem powiedzieć. Chciałem wam powiedzieć, że ja byłem święcie przekonany, że strefy czasowe są co godzinę, a tutaj się okazuje, że Indie leżą w strefie GMT plus 5.30, a ja całe życie myślałem, że jeżeli są różnice stref czasowych, to zawsze one są o godzinę, a nie na przykład co o półtorej, więc dowiedziałem się dzisiaj czegoś nowego i być może wy również. Wziąłem sobie tą dużą wersję Allopathy 370, czyli tam około ile, 22 zł, chyba jakoś tak. Tak wygląda menu. A tutaj macie wersję z mięsem. Co wam mogę powiedzieć? Subway jak Subway, zawsze smaczne, a jakoś tak w pierwszych dniach wolę nie ryzykować ze street foodem. Zapytałem kilku gości, za ile mnie zawiozą. Krzyknęli mi 5 stów za 8 minut jazdy, gdzie Uber chciał chyba tam 46, więc powiedziałem im, co o nich myślę. I zatrzymał się tutaj właśnie pan elektrycznym tuk-tukiem. Nie wiem, czy słyszycie. Nie, no na pewno nie słyszycie, ale mamy tutaj silnik elektryczny. No i powiedział, że za stówę mnie zawiezie, więc myślę, że spoko. Za chwilę będę w hostelu. Okay, thank you very much. Thank you. Bye bye. No to moi drodzy, co tu dużo gadać. Tak właśnie wyglądał mój pierwszy dzień w Indiach. Nie wiem, co wy o tym myślicie, ale uważam, że jest naprawdę hardkorowo. Ale z drugiej strony, jeżeli to, co dzisiaj doświadczyłem, to ma być ten największy bałagan, największy smród Delhi, to szczerze nie jest tak źle i podejrzewam, że byłem w brudniejszych i w bardziej śmierdzących miejscach w Wietnamie, ale być może nie byłem jeszcze w tym takim hardkorowym Delhi, więc ciężko powiedzieć. W każdym razie jeszcze tak słowem odnośnie Turcji, bo nie zdążyłem niestety nagrać materiału odnośnie inflacji w Turcji, ale pozapisywałem sobie ceny produktów i jeżeli wejdziecie w ten film z 2020 roku, to zobaczcie sobie komentarz, który podpiąłem. Link do samego filmu zostaje wam w opisie. No i tam zestawiłem ceny kilku produktów w grudzień 2020 versus tam październik 2022, więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Nie wygląda to najlepiej generalnie. I co? I myślę, że po dzisiejszym dniu rozumiem, dlaczego niektórzy mówili, że takie 2 miesiące to mogą być ambitne plany, ale z drugiej strony wydaje mi się, że zależy to od tego, jak to się zbalansuje, bo jeżeli miałbym siedzieć 2 miesiące w miastach, w jakimś Mumbai czy w Delhi, to na pewno mnie wytrzymał, ale jestem pewny, że ten kraj ma też do zaoferowania dużo takich przepięknych naturalnie miejsc, ale jeszcze o nich nie wiem, ponieważ nie miałem czasu zrobić żadnego planu na ten wyjazd, dlatego też siadam teraz do edycji vloga, a później będę starał się zaplanować jakieś najbliższe dni mojej podróży. To było na tyle, dajcie znać, jak wam się podobało, czy tak sobie wyobrażaliście Indie, a jeżeli już wiecie mniej więcej, jak w tych Indiach wygląda, to czy chcielibyście tutaj przyjechać na takie kilkutygodniowe wakacje. I tyle, mieszki kolorowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć!